Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak używam nitów zrywanych. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nitowanie, no to możemy nitować różnego typu materiały. Jeżeli chodzi o mnie, no to nitowałem blachy aluminiowe, płaskowniki, tworzywo sztuczne i kilka razy nitowałem też skórę do jakiegoś twardszego materiału. Jeżeli chodzi o mnie, no to nitowanie moim zdaniem jest szybkie i łatwe w wykonaniu. Dodatkowo jest to jeszcze tanie połączenie. Kilogram nitów kosztuje około 25-30 zł. Nitowanie jest to połączenie dwóch materiałów nierozłączne. Czyli jeżeli znitujemy już coś, to potem, żeby to jak gdyby rozłączyć, no to musimy tego nita zeszlifować, rozwiercić. Przy rozłączaniu tych dwóch elementów ten nit zostanie zniszczony. Nity mogą być wykonane z różnego typu materiału. Ja najczęściej używam nitów aluminiowych. Można używać też nitów nierdzewnych, miedzianych. Ja, jeżeli chodzi o dobór materiału, no to jeżeli nituję stal nierdzewną, no to używam nitów nierdzewnych. Jeżeli inne materiały, jak tworzywo czy aluminium, no to nitów aluminiowych. Jeżeli bym nitował coś miedzianego, no to warto użyć miedzianych nitów. Chodzi o to, żeby ten materiał był najlepiej taki sam, jaki nitujemy. Jeżeli się nie da, no to trzeba już zasięgnąć opinii specjalisty. Chodzi o to, żeby ten nit wolniej korodował niż element, który jest tym nitem złączony. Jeżeli chodzi o nitowanie, no to przy pomocy tych nitów zrywalnych nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego połączenia szczelnego. Nity zrywane mają różnego typu średnice i tutaj Wam opowiem średnice nitów, jakie możecie spotkać w sklepie budowlanym. Będę tutaj mówił o średnicy elementu tego, który wkładamy w otwór, który będziemy nitować. I to jest tak, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm. Są też większe średnice, można też znaleźć nity o większym kołnierzu, malowane na odpowiedni kolor, jaki chcemy użyć. Nity są różnej długości, w zależności od tego, jak gruby materiał będziemy nitować, no to musimy dobrać odpowiednią długość nitu. Ja zawsze robię to tak, że jeżeli nituję jakieś elementy cieńsze, no to staram się zrobić to tak, żeby ten nit wystawał na tyle poza te dwa łączone elementy, żeby po zaciśnięciu ta końcówka, która urywa się i zostaje w środku, nie wypadła. To zapewnia jak gdyby mocniejsze trzymanie tego nitu. Jeżeli chcę przymocować coś do grubszego materiału, na przykład deski, płyty wiórowej, czy jakiegoś tworzywa, czy metalu, no to staram się, żeby przynajmniej na głębokość 6-8 mm ten nit wchodził w materiał. No i tutaj zawsze przeprowadzam sobie taki test. Jeżeli nit trzyma mocno, no to kontynuuję tą samą długością nitu. Żeby użyć tych nitów zrywalnych, musimy mieć też odpowiednie narzędzia. Przydaje się komplet wierteł, który obsłuży nam te średnice nitów, wiertarka albo wkrętarka, żeby nawiercić otwory, oraz nitownice. Mogą one być pneumatyczne, elektryczne i ręczne. W tym filmie zobaczycie, jak używam nitownicy ręcznej. Nitownicę na samym początku trzeba przygotować pod odpowiedni rozmiar nitu. Chodzi o tą końcówkę, którą sobie możemy wykręcać i zmieniać w zależności od tego, jaki nit użyjemy. Moja nitownica posiada trzy głowice z różnymi rozmiarami otworu. Jedna jest wkręcona w urządzenie, pozostałe dwie są wkręcone w specjalne miejsce na rączce nitownicy. Nie wszystkie materiały nadają się do tego, żeby użyć je do połączenia ze sobą. I zasada jest taka, że materiał podczas zaciskania nita nie może się odkształcać. No jeżeli mamy jakieś tworzywo sztuczne, na przykład tak jak tutaj widzicie, są to dwie płytki takie z przezroczystego tworzywa, no to
ja radzę sobie w ten sposób, że łącząc te dwie płytki na zakładkę, no to od tej strony, odkąd będzie zaciskał się ten nit, daję podkładkę. Wtedy mam większą jak gdyby powierzchnię docisku do tego materiału. Ta podkładka jest jak gdyby twardsza od tego nita, czyli po zaciśnięciu będziemy mieli mocne połączenie. Oczywiście to nie są jakieś odpowiedzialne połączenia, tego typu połączenia no to można stosować do, nie wiem, montażu jakichś plakatów, czegoś, co nie jest odpowiedzialne i nie może komuś wyrządzić krzywdy. Teraz Wam pokażę, jak mocuję dwa takie płaskowniki cieniutkie, mają one grubość każdy po 3 mm, szerokość 8, po nawierceniu otworu graduję go, tak żeby dobrze te dwa materiały dolegały do siebie, dobieram odpowiednią długość nita i nituje. Przy wykonaniu dwóch takich nitów mamy już konkretne połączenie tych dwóch materiałów. Nitowanie bardzo dobrze sprawdza się, jeżeli chcemy połączyć jakąś płytę z blachy czy jakiegoś tworzywa do ramy na przykład metalowej. Wtedy nitując to nie mamy takich jak gdyby śrubek albo innych elementów mocujących, które mocno rzucają się w oczy. A takie nitowanie idzie dość sprawnie. Ja zawsze nituję punkt po punkcie. Chodzi o to, że nituję pierwszy jak gdyby otwór i wiercę dopiero otwór pod drugi nit. I tutaj chodzi o to, że jeżeli ta płyta by się poruszała i my nawiercilibyśmy otwór troszkę w innym miejscu, no to już ta blacha będzie się falowała i nie będzie to estetycznie wyglądało. A jeżeli będziemy wiercić punkt po punkcie, no to jest mniejsze ryzyko, że ta właśnie blacha czy tworzywo, które nitujemy, się pofaluje. Czasami takich nitów używam też do połączenia grubego i cienkiego przedmiotu. Tak jak tutaj widzicie, mam przezroczysty poliwęglan, który będę chciał połączyć z tym klockiem z tworzywa sztucznego. No i zrobię to w ten sposób, że nawiercę wiertłem 5 mm, pod nita 4,8 mm średnicy, no i zanituję go. Użyję dość długiego nita, żeby te siły odśrodkowe działały głębiej w materiale. Jeżeli bym krótkiego nita zastosował, no to rozpierałby się on jak gdyby w tej zewnętrznej części tego plastikowego klocka i mogłoby zdeformować materiał i rozwarstwić go. Dlatego używam dłuższego nita. Jeżeli uważam, że na przykład ten poliwęglan będzie zbyt miękki, no to też można zastosować podkładkę, która wzmocni to połączenie. Jeżeli bym z drugiej strony chciał zanitować i po tej stronie, gdzie ten nit jest rozpierany na boki, byłaby blaszka, tak jak w tym przypadku, no to nie stosowałbym podkładki. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim nitowaniu, czy macie jakieś elementy, które by były idealne pod tego typu połączenie. W tym filmiku to już wszystko. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!